Patrycja, dzisiaj niestety porażka właśnie ze Sominianka Mielocznym. Powiedz, co mogłyście tutaj zrobić lepiej, żeby jednak to spotkanie wygrać dzisiaj? Uważam, że mogłyśmy po prostu grać szybciej piłką, więcej koncentracji i mieć lepsze wykończenie. Jeśli to wszystko by dzisiaj było na 100%, uważam, że wywiozłybyśmy, no zostałyby 3 punkty w Wodzisławiu. Ta druga połowa nieco trochę inna, trochę więcej świeżości w waszej grze. Jak myślisz, z czego wynikało, że tak naprawdę drugą połowę zagraliście trochę inną? Po prostu skupiłyśmy się na drugiej połowie bardziej, bo przegrywałyśmy i powiedziałyśmy sobie, że nie mamy co tracić i po prostu wyszłyśmy wyżej, bardziej skoncentrowane i po prostu na takim gazie. Jakie wnioski wyciągniesz z tego meczu na przyszłość? Po prostu musimy ciężej pracować i jeśli to wszystko wyjdzie, jeśli włożymy po prostu więcej pracy w to, to myślę, że zaczniemy po prostu wygrywać już wszystko. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Zosia, dzisiaj przegrywacie właśnie ze Sominiankami Olsztyn. Może zacznijmy jednak od tych rzeczy bardziej dobrych. Jak ocenisz poczynania drużyny SWD w ataku? No myślę, że dziewczyny starały się strzelić bramkę, jednak nie do końca się udawało, bo rywalki walczyły o tą piłkę i do samego końca zdawały z siebie 100%. No i myślę, że jednak nam trochę brakło koncentracji nad strzelaniem tych bramek. No ale myślę, że w kolejnym spotkaniu damy radę i zepniemy się i wygramy ten mecz. Jakie minusy widzisz z tego spotkania? No mało koncentracji, brak wykończenia u nas, no i myślę, że rywalki po prostu dały z siebie tyle, ile trener pewnie od nich oczekiwał, a no my nie do końca byłyśmy taką jakby zgraną do końca drużyną, no i nie do końca walczyłyśmy. Na koniec już, jak ocenisz właśnie swój indywidualny występ? No myślę, że mogłam dać z siebie dużo więcej wracać i pomagać drużynie. W szczególności wiem, że źle ustawiłam się do tego pierwszego rożnego i w dużym stopniu to jest bramka przeze mnie. No ale jednak miałam brak koncentracji nad tym, co robię, no i po prostu pogubiłam się. No i myślę, że ta pierwsza bramka była niepotrzebna i druga też, ale mimo tego no myślę, że damy radę na następny mecz.